Cześć! Dziś kolejny dzień solóweczek, zobaczcie! Pierw imperialista, ale wale z łuku, zobaczcie jak szybko schodzi. Jest jednak most to taki mocniejszy łuk, łuknięcie na maksa jest jednak z łukiem, to zobaczcie. Moment, a teraz o, przygotowany jestem, na redzie już jest, o, proszę bardzo, jaka moc. No ale locik to słaby, no ale dobra. Idziemy na dalsze solóweczki, dlatego oglądajcie, bo pod sam koniec to będzie kozacka solóweczka, aż się zdziwicie normalnie. Aurit normalnie wzmocnienie ma 1000 razy zaraz. Specjalne mikstury pije, Oringo ma od dyska mocniejszego, takie łupnięcie sobie nie wyobrażacie. To Aurit ma moc niesamowitą. Myśli teraz, gdzie tu iść? Kurde, gdzie to było? To tu? Nie, zaraz. Dobra, zabudziłem chyba. Nie, to tu. O, czemu tu wejść nie można właśnie? Ciekawe, co tam jest te ogienki. To na jakieś mocniejsze monsterki, ale trzeba jakąś ścigę jakiegoś zrobić. Dobra, lecimy dalej na super kłyściora. Damy mi tu w ogóle radę, czy nie? Zobaczymy. Matcien. O. Rozwalenie. Trzeba się przygotować, bo sprawdź jaka będzie. Jak myślicie, Aurit da radę na górze czy nie? Bo tam to już konkrety są. Tam już lipiarza nie ma. To takie kombo mogę trzasnąć, że mówię no. Ale jestem przygotowany. Spotkaj odpowiednio ustawione. Padloki, ale jakie hiciory, zobaczcie. To przecież moment idzie. Ale jest wzmocniony Aurit, wow. O, już na rajdzie. Ładne, widzicie jaka solóweczka konkretna? A wy myśleliście, że Januk nie dam rady? O, proszę bardzo, jaka technika ogarnięta, jak niewidzialny jest. Pyk z czaru i już go widać. No, jaka moc z łuku. To mi się podoba i solóweczka zaliczona. Marzenie. Wreszcie udano. W takim razie dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobał, solóweczki były fajne. Trzymajcie się, miłego dnia, do następnego. Dawajcie subiki, łapkę w górę. Cześć!